Witam serdecznie. Nazywam się Adam Kaczmarek i chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć o tym, jak dodać salon zasób z poziomu portalu Joan. Na początek musimy oczywiście zalogować się na nasze konto Joan, gdzie będziemy mogli szybko sprawdzić, czy obecnie mamy dodane jakieś urządzenia lub sale konferencyjne. Wychodzi na to, że nie. Dlatego sprawdźmy najpierw, czy nasze konto Office 365 posiada uprawnienia do zarządzania salami konferencyjnymi. Próba przebiegła pomyślnie, dlatego spróbujmy teraz dodać jakąś salę konferencyjną z menu Room Resources. Jak widać, nie mamy dodanej żadnej sali, dlatego dodajmy pomieszczenie ręcznie. Dodajemy salę konferencyjną ręcznie, wpisując jej adres mailowy w odpowiednim polu. Po wpisaniu klikamy przycisk Add, dzięki czemu zweryfikujemy, czy nasze konto posiada uprawnienia do zapisywania i usuwania wydarzeń w kalendarzu sali testowej. Zielony kolor oznacza, że nasze konto posiada takie uprawnienia, dzięki czemu będziemy mogli wybrać tą salę podczas konfigurowania naszego urządzenia Joan. Dziękuję bardzo.